5 stycznia w Szkole Podstawowej nr 11 w Siedlcach upłynął pod znakiem aktywności fizycznej i dobrej zabawy. Zadbał o to Arkadiusz Mazurkiewicz, który jest żywą reklamą hasła od szkolnej klasy do ekstraklasy. Powrót do przeszłości. Chcieliśmy pokazać, jak wygląda sport szkolny, nie tylko, ale głównie koszykówka. Powrót do przeszłości od szkolnej klasy do ekstraklasy. Tu się wszystko zaczęło. Zaprosiłem osoby, które mi całe życie w koszykówce pomagały. Arka Misiałka, Ewę Gałęzowską, Piotrka Szkopa, Dorotę Wojczak i Martę Kamiejsę. Przeprowadziły swoje zespoły. To są dziewczyny, które przede wszystkim nie są praktycznie w ogóle szkolone. Nie grają w żadnej lidze. Jest ich kilkadziesiąt, prawie 70 sztuk. Do koszykarskich zmagań przystąpiły zawodniczki z klas 4-6 ze szkół numer 1, 4, 8 i 11. Mecze toczone były w zgodzie z przyjętymi zasadami, jednak nie liczono punktów, a co za tym idzie, nie stworzono klasyfikacji końcowej. Chcemy tak naprawdę zachęcić wszystkich do aktywności ruchowej. To nie jest tak, że rodzice mają wyciągać dzieci z domu. Dzieci mają wyciągać rodziców i o to tutaj chodzi. Także koszykówka koszykówką, czy w tle, czy nie, to nie każdy sobie dobierze. Natomiast fantastyczna zabawa, mówię, pokaz tutaj, mnóstwo ludzi pomaga. Przede wszystkim dziękuję gospodarzowi tego obiektu, dyrekcji szkoły, wszystkim nauczycielom, którzy pomagali. Naprawdę jest mega fajna impreza. Dzieci się cieszą, nie wyjdą z pustymi rękami i to chyba o to chodzi. Turniej nie odbyłby się bez wsparcia dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach oraz sponsorów. Młodzież w trakcie zmagań odwiedzili i życzyli sportowych sukcesów. Przewodniczący Rady Miasta Maciej Nowak oraz współzałożyciel Centrum Medyczno-Diagnostycznego Paweł Żuk. Tak naprawdę nasze zwyczaje, które mamy zawsze w momencie, kiedy wzrastamy, one później zostają na całe życie. Także bardzo ważne jest to, żeby wspierać dzieciaki na początku, żeby one nie bały się ruchu, umiały dobrze ćwiczyć, umiały dobrze korzystać ze swojej sprawności fizycznej, bo to po prostu w dorosłym życiu jest bardzo ważny kapitał. To jest tak naprawdę kapitał, który gromadzimy na całe nasze życie i ze względu na i kwestie zdrowotne, ale również bardzo ważne kwestie społeczne w tym momencie. Także ruch przede wszystkim w młodym wieku jest absolutnie priorytetem.